Jesteś fanem nowych technologii? Interesujesz się programowaniem, robotyką, cyberbezpieczeństwem i drukiem 3D? Wystartuj w pierwszych ogólnopolskich mistrzostwach IT. Wybierz kategorię wiekową oraz dziedzinę i zapisz się na www.mistrzostwait.com. Finały podczas Poznań Game Arena na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Celowość i sposoby pobudzania produktowej innowacyjności gospodarczej oraz sposoby współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Pan Marcin Młynarczyk z Instytutu Badań Edukacyjnych i jego goście. Zapraszamy, panie Marcinie. Bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, serdecznie zapraszam drogich panelistów, naszych obserwatorów do debaty pod tytułem Biznes plus nauka równa się innowacje w branży IT. Serdecznie zapraszam pana doktora inżyniera Michała Grabie. Zapraszam serdecznie, panie doktorze. Pan doktor reprezentuje Poznański Instytut Technologiczny, sieć Łukasiewicz. Zapraszam. Serdecznie zapraszam pana Szymona Pońskiego. Może tutaj na kanapę, dobrze. Pan Szymon Poński jest ekspertem, koordynatorem zespołu w Agencji Rozwoju Przemysłu, dyrektorem Strategii Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Serdecznie zapraszamy, panie Szymonie. Mikrofon, tak. Zapraszamy bardzo serdecznie pana Pawła Nowaka, dyrektora działu zarządzania wiedzą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Jest z nami, mam nadzieję, że już jest dostępny online pan Arkadiusz Majo. Poproszę reżyserkę, tak o połączenie. Pan Arkadiusz Majo z Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, obszar strategii innowacji oraz relacji inwestorskich firmy Orlen S.A. Już się łączymy z panem Arkadiuszem. Mam nadzieję, że nie będzie kłopotów technicznych. Serdecznie zapraszam pana Marcina Bartnickiego, zastępcę redaktora naczelnego w Wirtualnej Polsce. Witamy, panie Marcinie. I serdecznie zapraszamy, witamy pana profesora Andrzeja Kaźmierczaka, zastępcę dyrektora Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii z Politechniki Wrocławskiej. Serdecznie witamy, dziękuję, panie profesorze. Poprosił może jeden na kanapę, dobrze? Mikrofon bym wziął dla pana profesora, dobrze? Pozwolicie, że sobie też spocznę. Jeszcze bym potrzebował chwilę dosłownie, bo łączymy się z panem Arkadiuszem Majochem. Widzę, że nasza reżyserka działa mocno. Dobrze, mam nadzieję, że pan Arkadiusz do nas dołączy. Szanowni państwo, jesteśmy w pięknym miejscu. Tutaj przeplata się świat takich baśniowych bohaterów. Widzieliśmy oczywiście mistrzostwa IT po raz pierwszy w Polsce na międzynarodowych targach. Mnóstwo nowej technologii, ale też mamy taką refleksję, bo pan Marcin przed chwilą wprowadził nas historycznie w erę wynalazków, gdzie wspaniali ludzie po prostu swoimi umiejętnościami, wiedzą, pokazywali nam, no, dzięki nim mamy niesamowite no, technologie. Chciałem z państwem poruszyć pewien temat, zadać pytanie, żebyśmy sobie porozmawiali na temat, czy biznes powinien współpracować z nauką, żeby tworzyć innowacje w branży IT. I chciałem poprosić może pana Marcina Bartnickiego, aby się wypowiedział na ten temat. Panie Marcinie, jak pana zdaniem to jest? Czy powinien? Teoretycznie tak, w praktyce, no to pytanie to zależy, bo nie każdy model współpracy się, jak widzimy, sprawdził. Ja chciałem się odnieść na chwilę do tej prezentacji, którą widzieliśmy wcześniej. Wspaniałe nazwiska, ciekawe wynalazki, dwa wspólne mianowniki. Po pierwsze, to byli ludzie, którzy albo odeszli ze świata nauki, w czym nie ma jeszcze oczywiście niczego złego, ale to byli też ludzie, którzy przede wszystkim wyjechali z Polski i to jest smutne bardzo.
I myślę, że to chyba jest taki cel nasz wspólny, żeby jednak te innowacje, jeśli będą powstawały, zostawały u nas, no bo też historia wielu innych ciekawych rzeczy, które rzeczywiście gdzieś nawet powstały na terenie Polski, wygląda tak, że zarobił na tym ktoś inny ostatecznie. Więc pytanie, czy te dotychczasowe modele współpracy się sprawdziły, bo było ich sporo. Państwo będziecie mieli za chwilę pewnie też ciekawe rzeczy do opowiedzenia, bo miałem okazję chwilę porozmawiać. Wiem, że pracujecie w instytucjach, w których powstają bardzo fajne rzeczy, ale wydaje mi się, że to jest raczej wyjątek niż zasada. W publicznej instytucji, która ma bardzo sztywne ramy funkcjonowania, jest bardzo trudna w skalowaniu działalności, bo każdy kolejny etat, każdy kolejny projekt, na który trzeba znaleźć finansowanie, trwa latami, a my nie mamy lat. Teraz innowacje powstają w takim tempie, że trzeba je wdrażać natychmiast. Ja mogę pokazać przykład z mediów. Nie chodzi tylko o moją grupę medialną, ale w ogóle o media internetowe. My konkurujemy z Facebookiem i z Googlem o uwagę czytelników. Nad Facebookiem mamy taką przewagę, że weryfikujemy informacje, które publikujemy. Użytkownicy, którzy publikują w mediach społecznościowych, sami ich nie weryfikują najczęściej. No i jednak rozbijamy bańki społecznościowe, a nie je tworzymy. Dlatego wydaje mi się, że w interesie też nas wszystkich jest to, żeby te innowacje powstawały w dużym stopniu w mediach właśnie, a niekoniecznie w platformach, które czasami pojawiają się, znikają, ale potrafią wprowadzić wiele zamieszania w życiu społecznym, w polityce. No i problem, z którym borykają się grupy medialne takie jak nasza, bo nie mówię tylko jakby tutaj w imieniu mojej firmy, jest taki, że my wiemy, co zrobić, żeby te innowacje powstawały. Mamy konkretne pomysły, mamy pieniądze na realizację. Niczego nam nie brakuje, oprócz ludzi, których po prostu nie ma. To znaczy zrekrutowanie w tej chwili, nie wiem, 10-osobowego zespołu z branży IT, nie wiem, programistów, innych ludzi, jest bardzo, bardzo trudne, nawet jeśli ma się na to duże fundusze. W nauce te środki, nawet jeśli są, to one są trudno rozporządzalne. Sprowadza się ludzi raczej do projektów, trudno wydaje mi się zwiększać zatrudnienie, więc bardziej efektywne w generowaniu innowacji wydaje mi się jednak środowisko biznesowe. No i wydaje mi się, że ta współpraca byłaby pewnie lepsza, gdybyśmy po prostu dostawali od świata nauki, bo nie mówię tu o instytucjach, które wykonują konkretne rzeczy, które działają trochę jak biznes. Gdybyśmy dostawali po prostu dobrze wykształconych specjalistów, którzy u nas już mogą to realizować. Bardzo dziękuję. Panie Marcinie, a propos rekrutacji specjalistów od IT, to dzisiaj będzie ułatwione zadanie, bo przyjechali do nas najlepsi studenci na mistrzostwa IT, także są tutaj. Myślę, że może pan nawiązać dzisiaj relację. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Panie profesorze, tutaj pan jako przedstawiciel świata naukowców. No właśnie, i pana doświadczenia, może pan się odniesie też do tego, co pan Marcin powiedział. Jak pan uważa, jeśli chodzi o kooperację biznesu z uczelniami, z nauką? Kooperacja? Słychać mnie czy nie? Słychać. Bliżej. Prośba, żeby troszeczkę bliżej był, tak, mikrofon. Tak, tak, oczywiście kooperacja biznesu z nauką być musi, jak najbardziej. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć parę słów na ten temat. Przez wiele, wiele lat pracując na uczelni, 39, prowadziłem bardzo dużo projektów właśnie we współpracy z przemysłem. One zawsze były tak realizowane, aby współwykonawcą był jakiś przedstawiciel przemysłu. Branża IT jest mi znana, ale głównie pracuję jednak w nieco innej branży, bo motoryzacyjnej, która z IT ma teraz bardzo dużo wspólnego, no bo bez IT samochód nie pojedzie, prawda? Krótko rzecz ujmując i lapidarnie. Także ta współpraca jest i powinna być. Teraz co do tempa. Tempo jest za wolne, to się zgadzam w 100%. Pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie badań trwa miesiącami. No obecnie coraz krócej, ale też instytucje nasze państwowe, NCCN i NCBR dają sobie sporo czasu na odpowiedź na pytanie o złożony wniosek, czy będzie finansowany, czy też nie. Najkrótsze terminy to 3 miesiące. Przed złożeniem wniosku oczywiście trzeba go przygotować przez co najmniej 3 miesiące, bo to zajmuje jednak sporo czasu. To jest zawsze 100 albo 200 stron wniosku wypełnionego bardzo solidnie i bardzo rzetelnie. No i później 3 miesiące, w branży IT pół roku to jest przepaść. To wszyscy o tym wiemy. Motoryzacji jest trochę lepiej.
ale no też motoryzacja powiązana z IT to też jest przepaść już. To już niestety tak jest. Zaszczyt, ta współpraca musi być, no musi, no nie widzę innej możliwości. Podobnie jak przemysł, również i my w sektorze IT, czyli na tych kierunkach i wydziałach, które prowadzą kształcenie właśnie w IT, mamy kłopot z, krótko mówiąc, pracownikami. Dobrego informatyka, żeby zatrudnić do projektu nawet, czy też w ogóle na uczelni na etacie, to jest konia z rzędem temu, kto go znajdzie, bo mamy ograniczenia finansowe. To jest oczywiste. My nie zapłacimy tyle, co przemysł, co wy możecie. To tak krótko na ten temat, jeśli o to pytanie chodzi. Czy może być współpraca? Może. Czy musi? Musi. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Panie Szymonie, z pańskiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę, kooperację biznesu z uczelniami, ze środowiskami akademickimi, jak pan uważa? Chciałbym podziękować za zaproszenie do tego panelu. Dziękuję bardzo, że mogę tutaj dzisiaj być z państwem i dyskutować. Jeśli chodzi o tą współpracę, to tak, oczywiście, to musimy też przyspieszyć. I ona musi być dynamiczna i do tego celu też zostały powołane takie organizmy, które nazywają się dolinami wodorowymi i o nich chciałbym troszeczkę powiedzieć. Są to takie organizmy, które grupują podmioty z polityki, to znaczy to są podmioty polityczno-gospodarczo-społeczne, które mają przygotować podwaliny pod transformację energetyczną. Tak? Mówimy tutaj o transformacji wodorowej. I akurat w ramach tych organizmów, których dzisiaj jest powołanych 6 dolin wodorowych i jest kilka klastrów, o którym mogę tutaj powiedzieć o jednym z tych klastrów, jest Dolnośląska Dolina Wodorowa, jest Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, Podkarpacka, Mazowiecka, Wielkopolska i Pomorska. Jest również centralny klaster wodorowy imienia braci Łaszczyńskich. Także mamy takie organizmy powołane, które grupują regionalnie podmioty zarówno z biznesu, tego dużego, małego, spółki Skarbu Państwa, również podmioty MŚP, również uczelnie i instytuty badawcze. Tutaj również Dolnośląska Dolina Wodorowa, w której mam okazję i mam przyjemność działać. Tam też jest Politechnika Wrocławska. Są też różne NGOsy i takie podmioty z tego trzeciego sektora. No i oczywiście, co mamy wypracować w ramach Dolin Wodorowych? Jest to część tak zwanego ekosystemu innowacji Dolin Wodorowych w Polsce, które mają wypracowywać taki local content na bazie potrzeb podmiotów przemysłowych, które tam są i potrzeb, które są w ramach lokalnych gospodarek wodorowych. I od tego, zgodnie z tym, o czym mówiła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, to takich dolin wodorowych ma powstać 100 i one mają właśnie od takich małych, lokalnych organizmów wyprowadzić te innowacje, które są dzisiaj potrzebne, ale też akceptację społeczną do tego, aby ta transformacja energetyczna i ten klimat, zmiany klimatu, obniżenie, redukcja 1,5 stopnia Celsjusza, jeśli chodzi o globalny klimat, to się zadziało. I pomysł na to jest taki, żeby od tych regionów dać regionom wolną rękę do tego, żeby tam stworzyć już coś, przygotować taką transformację energetyczną wraz z tą częścią społeczną, edukacyjną, z innowacjami, ze zmianą w gospodarce, ze zmianą też w polityce, ponieważ w tym uczestniczą samorządy, ale też administracja rządowa, żeby to przygotować i wypracowywać akurat w Polsce. Oczywiście mówimy tutaj o polskich innowacjach, tak, i o polskim local contencie. I dlaczego to jest ważne i dlaczego mówię też o dolinach wodorowych? Szanowni Państwo, doliny wodorowe mają przygotować przede wszystkim część właśnie transformacji przemysłu, transformacji transportu, redukcji emisji, które są w transporcie. Mają produkować tak zwany zielony wodór, czy czysty wodór, czy też wodór odnawialny, to w zależności od tego, kto jaką definicję przyjmie. Mają też ten wodór docelowo ma zastąpić ropę, ma zastąpić węgiel, ma zastąpić gaz ziemny i być takim jednym nośnikiem energii dla w zasadzie wielu, wielu obszarów gospodarki i społeczeństwa. I te doliny mają to wypracować na takim na początku poziomie regionalnym. I
Teraz przechodząc, i oczywiście mówimy tutaj również o transformacji energetyki, transformacji ciepłownictwa, to są takie duże obszary sektorowe, które są, które dzisiaj ciepłownictwo jest bardzo takim medialnym tematem. Natomiast dlaczego też o tym mówię? Ponieważ nie ma, jest takie ukute hasło, nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji. I mówimy tutaj o różnych obszarach, które tutaj się pojawiają. Ja akurat dzisiaj mogę powiedzieć dwa słowa o czymś takim jak Digital Twin. Jest to bardzo popularny trend, który rzeczywiście został zapoczątkowany na Zachodzie, ale dzisiaj również trafił też do Polski. Mówimy o tym, że Digital Twin to jest ta część cyfrowa po prostu wszystkich procesów, jakie są w poszczególnych organizacjach. Jest taka część cyfrowa do tych procesów. No mówimy tutaj o procesach przemysłowych, o procesach transakcyjnych, o procesach operacyjnych, o kadrze, o zarządzaniu, o wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa. I rzeczywiście to jest taki aspekt, który funkcjonuje, dzisiaj jest trendem zauważalnym, jeśli chodzi o digitalizację takiej branży, która nazywa się Oil and Gas and Power. Tak? Moglibyśmy do tego nawiązać. I rzeczywiście tam to funkcjonuje. W Dolnośląskiej Dolinie Wodorowej mamy też koncepcję na to, żeby coś takiego się zadziało, tak? Taki model Digital Twin i rzeczywiście w tej chwili prowadzimy pracę w tym, żeby to rzeczywiście się zadziało i żeby od razu Dolina Wodorowa jak powstaje, żeby miała to cyfrowe oblicze. Ale to jest jeden z aspektów, który tutaj występuje, jeśli chodzi o branżę IT. I oprócz tego możemy sobie powiedzieć, tak? No są wirtualne elektrownie, które dzisiaj powstają. Jest cały program szkoleniowy do reskillingu oparty na VR-ze, jeśli chodzi o naukę chociażby takich techników potrzebnych do gospodarki wodorowej. Mówimy tutaj dalej o kwestiach związanych z taką koncepcją smart grid, która też jest koncepcją smart metering, która też występuje, też została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych i to jest dzisiaj takim aspektem, który jest rozwijany. Oczywiście już nie mówię o tym, że usługi chmurowe wszelkiego rodzaju, tak, do branży energetycznej, do sektora energetycznego są dzisiaj popularnym i aktywnym trendem, który się zwiększa, rozwija i cały czas będziemy mieli z nim do czynienia. I tutaj oczywiście to właśnie dekarbonizacja, transformacja cyfrowa i transformacja energetyczna idą ze sobą w parze. Oczywiście co jest dzisiaj potrzebne? No oczywiście potrzebne innowacje dzisiaj nie mogą się zadziać bez tej strony naukowej. Dlatego jeśli pokażemy na przykładzie takiej Doliny Wodorowej, gdzie są potrzeby, gdzie potrzebujemy przełomów, gdzie potrzebujemy zaangażowania nauki, no to wtedy będziemy widzieć i wtedy nauka razem ze startupami, czy też mówimy o startupach, osoby, które wywodzą się z nauki, które zawiążą takie firmy, będą mogły odpowiedzieć na te potrzeby, tak? Pokazać, co mogą zaproponować. Panie Szymonie, bardzo dziękujemy. Bardzo obiecująco to wygląda w dobie tych wyzwań energetycznych, ale też mówi Pan, że jakby ta tkanka społeczna jest uwzględniana w tej transformacji, to brzmi bardzo obiecująco, także dziękujemy. Panie Pawle, poproszę Pana Pawła Nowaka teraz. Czy biznes powinien współpracować z nauką, żeby tworzyć innowacje w branży IT? W pierwszej kolejności również chciałbym podziękować za zaproszenie. Muszę przyznać, że zgadzam się z moimi przedmówcami w wielu aspektach. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o tym, co rzeczywiście musi się wydarzyć, żeby ta współpraca kreowała innowacyjność. Jesteśmy w Poznaniu, stolicy Wielkopolski, w mieście, które można powiedzieć, że wspólnie z Gnieznem były taką kolebką księstwa Polan, które potem doprowadziło do unifikacji, stworzenia Królestwa Polskiego i stworzenia naszej państwowości. I to się zadziało dlatego, Polanom udało się ta unifikacja, dlatego, że wszyscy oto lokalni interesariusze, pozostałe plemiona, mówiły tym samym językiem, były związane z tą samą gospodarką, miały tą samą religię. I to porównanie moje, chciałbym, żebyście Państwo, czy tą metaforę przenieśli teraz na grunt interesariuszy tego ekosystemu innowacji, o której też Pan mówił przed sekundą. Mam ciągle takie wrażenie u nas w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, że ci wszyscy interesariusze ekosystemu, po pierwsze, w pewnej części nie wiedzą, że są częścią tego ekosystemu, a po drugie, nie mówią wspólnym językiem, nie czują, że mają wspólną wartość. Świat biznesu,
świat sektora publicznego, czy to samorząd, czy to administracja rządowa i świat nauki, trochę przypomina grę papier, nożyce, kamień, gdzie jedno bije drugie, zamiast świat, w którym współpracuje. Ja się przyznam, że teraz we wrześniu i w październiku byłem chyba w 25 miejscowościach już z moimi kolegami z Platformy, prowadząc szkolenia i warsztaty. I jeśli jesteśmy na przykład w Polsce powiatowej, to jak my mówimy o ekosystemie innowacji, to przedsiębiorcy się na nas patrzą i zastanawiają się, ale ekosystem to jest jakaś biosfera, w szkole to o czym zupełnie innym mówili. My, jako osoby, które zajmują się innowacją, zaczęliśmy mówić takim językiem, że część przedsiębiorców nas nie rozumie, 90% sektora publicznego kompletnie nas nie rozumie, większość świata nauki nas rozumie, ale nie ma pieniędzy na to, żeby coś z tym robić. I jak się pojawiały wcześniej ten przykład informatyków, tutaj złożenia 10-osobowej drużyny informatycznej, to ja postawię tezę, że za te same pieniądze można zbudować drużynę na miarę Ekstraklasy, bo po prawej stronie mamy PKO Bank Ekstraklasa Games, to gdybyśmy chcieli zbudować, przeznaczyć dobre pieniądze na 15-osobowy zespół informatyków, to równie dobrze moglibyśmy mieć drużynę ekstraklasową, jeśli chodzi o same pensje piłkarzy i pewnie by dało radę. Dlatego to, co się musi wydarzyć w najbliższym czasie, bo jakby ja bardzo nie lubię zaklinania rzeczywistości, dużo rzeczy poszło do przodu, to znaczy w ciągu ostatnich lat, szczególnie od kiedy powstały takie bardzo duże inicjatywy, między innymi na przykład powołanie sieci badawczej Łukasiewicza, tak, które pchają trochę naukę bliżej biznesu, to jednak mimo wszystko to ciągle jest za mało. Sektor publiczny musi wspólnie z tymi pozostałymi interesariuszami odrobić zdanie domowe i my musimy lobbować, mam to na myśli wszystkich osób, które wspierają innowacyjność, żeby w całej klasie politycznej, samorządowej, rządowej, niezależnie od prawa czy lewa reprezentowanej, zaszczepiać takie myślenie i pokazywać, co to są nowe technologie, dlaczego one są ważne, dlaczego gospodarka obiegu zamkniętego, niska emisyjność jest kluczowa, gdzie to się nam opłaci, gdzie to się im opłaci, gdzie będzie ten efekt synergii. Ten paradoksalnie zaniedbywany przez lata i tak umniejszany kaganek oświaty, który jest po prostu potrzebny i co na przykład bardzo skutecznie i fajnie robi Instytut Badań Edukacyjnych, za to bardzo serdecznie dziękujemy, bo my to w Platformie bardzo mocno widzimy. To jest właśnie ten kierunek. My musimy wychować sobie społeczeństwo, które niezależnie czy pójdzie do nauki, czy pójdzie do biznesu, czy pójdzie do sektora publicznego, będzie mówiło wspólnym językiem, a po wielu obszarach, tutaj szczególnie chyba jest taki kamyczek do ogródka dla sektora publicznego mimo wszystko, no my musimy stać się konkurencyjni. Dlatego, że w biznesie są informatycy, czy są technologie, w których w wielu instytutach nie ma pracowników, którzy są realnie w stanie zrozumieć, w których w instytucjach powołanych do wspierania innowacyjności nie da się zatrudnić ekspertów, którzy będą w stanie być tym osobami wiodącymi, więc dużo zaufania nas czeka i jeszcze wiele pracy. Bardzo dziękujemy, panie Pawle, za ten cenny głos. Niejako pan już wywołał tutaj Instytut Łukasiewicza, a my pana Arkadiusza witamy serdecznie. Witam, panie Arkadiuszu. Panie Michale, został pan tutaj takie miłe słowa od pana Pawła o Instytucie Łukasiewicza. Z pana perspektywy, z perspektywy Instytutu Łukasiewicz, sieć badawcza Łukasiewicz, czy biznes powinien współpracować z nauką, żeby tworzyć innowacje w obszarze IT? Jak z pana perspektywy to wygląda? No tak, rzeczywiście zostałem troszeczkę wywołany. Mało osób jeszcze w Polsce w ogóle słyszało nazwę Łukasiewicz i że istnieje taka sieć badawcza, która nosi, że tak powiem, już jakiś czas nawet istnieje. Nasz przedmówca mówiący o wynalazcach pewnie w jednym z swoich odcinków mówił o Ignacym Łukasiewiczu i jego wynalazkach, bo to był wielki wynalazca i bardzo znana postać. Okej.
to o czym to mówiłem. Więc tak, więc rzeczywiście Łukasiewicz istnieje. Łączy pierwotnie kilkadziesiąt instytutów w Polsce funkcjonujących osobno. W ostatnich latach rzeczywiście się to mocno integruje. I są to instytuty, które zajmują się rzeczywiście głównie badaniami aplikacyjnymi, czyli rzeczywiście najbliżej biznesu. Historycznie to są te podmioty, które głównie realizują badania, prace badawczo-rozwojowe, tworząc rozwiązania, które są bezpośrednio aplikowalne albo bezpośrednio dla przemysłu, albo oferowane przemysłowi, czyli nie są to badania podstawowe, które głównie powstają na uczelniach typu Politechniki. Oni tam się dużo zajmują, naukowcy, takimi właśnie pracami. I teraz, czy my widzimy, siedzimy blisko tego rynku, to jest prawda, i w niektórych obszarach ta fuzja i ta współpraca pomiędzy przemysłem a nauką wygląda całkiem sprawnie. Nie ukrywam, że potrafimy i robimy wiele rzeczy dla firm, ale to wszystko zależy bardzo mocno od branży. Moim zdaniem są branże, które są już dość dobrze umocowane we współpracy z nauką, przetarły te szlaki, czyli wiedzą, gdzie się poruszać, w jaki sposób się poruszać, znają specyfikę i potrafią wykorzystywać wyniki prac nauk badawczych w swoich obszarach. Przykładem takiej branży jest właśnie branża transportu, na przykład szynowego, który świetnie współpracuje od lat z nauką i my na przykład tutaj w ramach Poznańskiego Instytutu Technologicznego mamy bardzo silny ośrodek, jeżeli chodzi o pojazdy szynowe i ta współpraca jest od lat i ten przemysł bardzo silnie współpracuje. Jest taki specyficzny rynek. Instytut Lotnictwa w Warszawie, który należy do Łukasiewicza, który współpracuje z przemysłem, też bardzo, bardzo ugruntowana ta współpraca jest, ale rzeczywiście jest wiele takich obszarów, szczególnie dotyczących obszaru IT, gdzie ta fuzja generalnie prac badawczych do przemysłu, do firm, no nie jest aż taka duża i pojawiają się pewne problemy. To są problemy, o których ja często mówię, problemy w zrozumieniu natury realizacji prac badawczych, czyli że prace badawcze to jest proces, który się może zakończyć sukcesem z punktu widzenia uzyskanego rezultatu, bądź też porażką. I oba te warianty są poprawne i oba są oczekiwane. Czyli w rozumieniu takim oczekiwane, że jeżeli realizujemy proces badawczy, to każdy rezultat dla nas jest sukcesem, ponieważ uzyskamy jakiś wynik. Natomiast to niekoniecznie jest sukces dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie chce zlecać i płacić za pracę, które zakończą się wynikiem, który nie jest aplikowalny w praktyce, czyli on nie może skorzystać, ponieważ nie jest on pozytywny. I tu zaczynają się schody. Czyli przedsiębiorcy chcą działać w takim rozumieniu umowy o dzieło. Wykonajcie, wypracujcie, żeby to było gotowe. No my możemy powiedzieć, my możemy się tylko starać najlepiej jak potrafimy. Ty się musisz angażować i być zaangażowany w procesie badawczym i podejmować decyzję, czy idziemy dalej, czy też nie, mając na uwadze ryzyka, które występują w tym procesie. Ponieważ badania zawsze będą obarczone ryzykiem. Niestety poziom innowacyjności bardzo mocno od tego zależy. Im bardziej innowacyjny projekt, tym większe ryzyko. Dlatego to zresztą korzystamy z dofinansowań, z projektów, które NCBR na przykład oferuje, po to, żeby to ryzyko generalnie dla tych przedsiębiorców zmniejszyć. To też dlatego oni w tej chwili są głównymi beneficjentami, jeśli chodzi o projekty NCBR-owskie. Właściwie wnioskodawcami są głównie przedsiębiorcy, powinniśmy ich wspierać, ponieważ to obniża jak gdyby ryzyka związane z procesem badawczym i rezultatem. Natomiast wracając jeszcze do tematu związanego z tą fuzją współpracy, ja myślę, że czy jesteśmy gotowi? Oczywiście po stronie badawczej jak najbardziej, a po stronie przemysłu jest jeszcze jeden duży problem, jeżeli chodzi o tą współpracę. To jest umiejętność praktycznego wykorzystania rezultatów i wyników tych prac badawczych. Niestety te problemy kadrowe, a szczególnie w obszarze IT, brak zasobów, bo niestety ten brak jest olbrzymi. To powoduje, że bardzo często w firmach nie ma kompetencji i pojawia się pewien graniczna wartość poziomu zaawansowania technologicznego, który firma realnie jest w stanie w swoich procesach wykorzystać, czyli to, co ona jest w stanie wchłonąć i zrozumieć, czyli to ogranicza w pewnym sensie innowacyjność, ponieważ
stworzenie czegoś wybitnie innowacyjnego i tak nie znajdzie praktycznego dostosowania, ponieważ nie potrafimy skonsumować wyników tych prac. To jest poważny problem. Myśmy też doświadczyli tego typu sytuacji, kiedy wykonaliśmy dla firmy rozwiązanie technologiczne, bardzo zaawansowane, w dużej mierze informatyczne i problem był po drugiej stronie. Firma nie posiadała pracowników, którzy potrafili wykorzystać efekt tych prac i to był problem. Oni nie potrafili tego skonsumować. I to niestety jest częste, szczególnie jeżeli patrzymy na obszar IT, patrzymy na technologie takie jak sztuczna inteligencja, w ogóle te kierunki i takie technologie, które tam się pojawiają. To są modne hasła, których nikt nie rozumie. Mało kto rozumie, że jeżeli nie trzeba stosować sztucznej inteligencji, to się nie powinno jej stosować, że trzeba jej unikać, jak tylko można. Jest pęd, żeby to starać się aplikować we wszystkich możliwych miejscach zupełnie niepotrzebnie. Mało kto rozumie, po co to jest. Natomiast ten obszar jest wysoce innowacyjny, daje niesamowite możliwości, a my jako Polacy i jako naród mamy potencjał intelektualny, żeby ten obszar rozwijać. Więc moim zdaniem to są kierunki, jeżeli chodzi o obszar IT, które powinniśmy brać pod uwagę jako kluczowe. Czy będą łatwo aplikowalne w branży, że tak powiem, w firmach? Pewnie nie, bo jeżeli technologie obecne jeszcze nie są, to tym bardziej te, bo jeszcze bardziej złożone. Ale nad tym trzeba pracować. I to są właśnie pola do edukacji dla mediów właśnie, które informują, które dostarczają wiedzę, ponieważ ten proces edukacyjny to jest proces, który musimy cały czas, tak samo jak była w przypadku tak zwanego przemysłu 4.0, te procesy trwają, te procesy działają. Widzimy, że zrozumienie tych technologii, zrozumienie Industry 4.0 generalnie jest coraz większe. Tak samo musi być w tym przypadku. Musimy edukować, musimy rozwijać i to się uda prędzej czy później. Bardzo dziękujemy. Bardzo krótko. Proszę. Ja tylko chciałem to słowo dorzucić, absolutnie się zgadzając, że właśnie dlatego musimy kłaść tak duży nacisk na kształcenie kompetencji przyszłości. Czyli żebyśmy odeszli już od tego myślenia, że mamy tylko inżynierów i humanistów, tylko nawet humanista musi rozumieć technologię, a z kolei inżynier, czy tak zwany ścisłowiec, też musi posiadać odpowiednie kompetencje interpersonalne, kompetencje poznawcze, żeby być w stanie w cudzysłowie swój pomysł sprzedać i współpracować. Bez tego na poziomie edukacji, kształcenia od najmłodszych lat po współpracę na poziomie już dorosłym, tak jak o tym, co mówiłem wcześniej, no nie ma szans. Wtedy po prostu ta synergia nie zaistnieje. Proszę uprzejmie, panowie. Nawiązując do dotychczasowych wypowiedzi, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie wychodząc naprzeciw właśnie przemysłowi i współpracy z przemysłem, ostatnio powołujemy centra naukowe. Pan wywołując mnie, czy przedstawiając mnie tutaj, wymienił, że jestem zastępcą dyrektora Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii, co jest oczywiście faktem. I to centrum właśnie oferuje jak gdyby takie przekucie tej naszej myśli naukowej na to, co można zastosować w przemyśle, pod tym właśnie kątem, aby było możliwe do realizacji. Szanowni Państwo, jeszcze moja prośba taka, byśmy poprosili pana Arkadiusza, na którego tutaj spoglądamy, o wypowiedź i później jeszcze bym państwa poprosił, dobrze, o wypowiedź na drugą turę naszych pytań, naszego spotkania. Panie Arkadiuszu, bardzo się cieszymy, już pana tutaj przywitaliśmy. I panie Arkadiusz, dzień dobry, witamy serdecznie. Pytanie do pana. Czy biznes powinien współpracować z nauką, żeby tworzyć innowacje w branży IT? Z pana perspektywy. Więc tak, po pierwsze bardzo przepraszam za te techniczne utrudnienia i od razu przechodzę do odpowiedzi. Generalnie myślę, że jako przedstawiciel PKN-u i właściwie pracownik odpowiedzialny za Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, to samo moje biuro i sama moja obecność tutaj świadczy o tym, że biznes oczekuje tak naprawdę współpracy z światem nauki w ramach rozwoju nowych technologii. Właściwie u nas w firmie te 3 lata temu została podjęta decyzja o budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Tutaj ja słyszałem pewne głosy o tym, że przemysł nie jest gotowy na to, żeby współpracować z nauką. Tak nie jest. W wielu przypadkach myślę, że jest zupełnie inaczej. Oczywiście gotowość do wdrożenia i
zakres współpracy, który może być realizowany w ramach takich właśnie projektów przemysłu i nauki, daje szansę na to, że może być sposobem na to, żeby uzyskać tak naprawdę pozytywne rezultaty wdrożenia. My zdecydowaliśmy się na postawienie Centrum Badawczo-Rozwojowego decyzją zarządu. Była to pozytywna decyzja w tym rozumieniu, że to Centrum Badawczo-Rozwojowe ma być miejscem, w którym właśnie niedojrzałe technologie o niższym TRL są możliwe do wdrożenia, do przetestowania w ramach warunków, które nasz ekosystem stwarza, abyśmy byli tak naprawdę tutaj partnerem i wiarygodnym uczestnikiem procesu rozwoju nowych technologii. Wtedy, kiedy takiego etapu brakuje u partnera naukowego, u partnera, który jest w stanie dostosować swoje rozwiązanie do poziomu TRL 4 lub 5. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, bo tutaj straciłem niestety... Słyszymy pana może nie tak dobrze, bo mamy tutaj sąsiadów, którzy tutaj prowadzą rozgrywki w e-sporcie. Są to ciut głośniejsi od nas. Ale... Okej, okay. Więc chciałem państwu dać przykład taki tak naprawdę w zakresie IT, który został z powodzeniem zrealizowany właśnie we współpracy z jedną z uczelni, to jest Politechnika Gdańska. I ten przykład dotyczy inteligentnego czujnika, czyli w 100% mieszczący się w ramach digitalizacji, w ramach cyfryzacji przemysłu. Ten inteligentny czujnik został opracowany i teraz jest ze wsparciem z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i okazało się, że jesteśmy już po pozytywnym etapie badawczym. Jesteśmy w ramach testowania tego rozwiązania na dwóch instalacjach produkcyjnych. Rezultaty tego tak są daleko idące i pozytywne, że doszło do także przygotowania zgłoszenia międzynarodowego dla tego rozwiązania i oczekujemy, że będzie miało zastosowanie właściwie w każdym obszarze chemii, przemyśle chemicznym, przemyśle naftowym, bo ten czujnik gwarantuje właściwy sposób nadzoru nad oceną i predykcją korozji na instalacjach produkcyjnych. I to jest według mnie taki bardzo sztandarowy przykład, według którego został zrealizowany etap współpracy z nauką. Jesteśmy odpowiedzialni za wdrożenie, realizujemy to wdrożenie, testujemy to na własnych jednostkach i dotyczy to właśnie też obszaru IT. Gromadzimy dane po to, żeby we właściwy sposób nimi zarządzić w celu predykcji i tak naprawdę oceny tego rozwiązania i jako narzędzia, ale także i w celu wdrażania nowatorskich rozwiązań na naszej właśnie instalacji. Mamy kilka następnych takich rozwiązań i pomysłów. Jest to obszar dla nas bardzo ciekawy. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego, ale zdecydowaliśmy się także na uruchomienie programu digitalizacji w całej grupie kapitałowej, gdzie oczekujemy tak naprawdę dobrych pomysłów z obszaru nauki po to, żebyśmy mogli poprzez ocenę krótką dokonać weryfikacji zakresu zainteresowania biznesowego i rozpocząć tak naprawdę współpracę. Tak to wygląda poprzez przykład i tak to wygląda u nas w firmie. Dotyczy to PKN Orlen, ale dotyczy to także innych spółek. Na przykład spółka Energa bardzo intensywnie pracuje nad magazynami energii, gdzie także IT w rozumieniu digitalizacji i cyfryzacji będzie miało zastosowanie. W zakresie zarządzania dostępnością wodoru tutaj także projekt mamy uruchomiony, który będziemy chcieli realizować pomiędzy PKN-em a czeskim Unipetrolem. W związku z czym oczywiście tych przykładów można byłoby bardzo szczegółowych dawać więcej. W tym momencie jest ich naprawdę dosyć dużo, natomiast chcielibyśmy, żeby było jeszcze więcej. I tak to wygląda teraz, tak w skrócie, próbując nadążyć za tą dyskusją u nas w grupie kapitałowej. Panie dyrektorze, to gratulujemy serdecznie już tych pomysłów wdrożonych. Trzymamy kciuki za kolejne.
to cieszy, że jest taki głos. Już są wyraźne, realne efekty właśnie współpracy biznesu ze światem nauki. Szanowni Państwo, tutaj się zgłaszali, ja przepraszam tutaj za naszych, za te warunki. Mamy tutaj dosyć ciężko. Tu pan Marcin się zgłaszał. Nie słychać. Tak, ja się zgłaszałem. I jakby można było też takie podsumowujące, takie jedno, dwa zdania. Dobrze, będziemy drugą rundę zaczynać. Podsumowujące, refleksyjne. Co można zrobić, jak można zrobić, co można inaczej, aby ta korelacja, ta współpraca była jeszcze prężniejsza. Padło już tu mnóstwo takich ciekawych pomysłów. Panie Marcinie, tutaj tak, proszę. Ja mam pewien pomysł, ale zanim o nim opowiem, chciałem zwrócić uwagę, bo tu kolega wspomniał o polityce, Politechnice Gdańskiej. Wirtualna Polska, w której teraz pracuję, powstała właśnie na Politechnice Gdańskiej. To byli ludzie, którzy pracowali na uczelni. Później to się oczywiście rozwinęło już w sektorze prywatnym, ale rzeczywiście tak, to był wtedy projekt IT. Tak powstawaliśmy. A rozwiązanie, tak sobie patrzę na nas i chciałbym, żeby wszyscy to teraz zrobili i trochę też na widownię i widzę, że czegoś tutaj brakuje. Szanowni panowie, brakuje kobiet. Sektor IT jest w dużym stopniu... Są dwie panie z Instytutu Męski. Badań Edukacyjnych. Tak, jeśli popatrzymy sobie na proporcje, to mamy drugą połowę społeczeństwa, która w branży może nie technologicznej, ale w świecie IT jest mało obecna. To nie jest tak, że w ogóle nie ma, bo wiem, że w mojej firmie jest wiele dziewczyn, kobiet na kierowniczych stanowiskach również, więc to nie jest tak, że branża jest wyłącznie męska, ale gdzieś na poziomie chyba szkoły, nawet podstawowej, jeśli nie średniej, pojawia się jakaś selekcja, pojawia się jakiś mechanizm, który powoduje, że kobiety nie wybierają tej ścieżki. Być może fajnie byłoby, gdybyśmy kiedyś zobaczyli, jak Instytut Badań Edukacyjnych, który nas zaprosił, realizuje projekt, który odpowie na pytanie, dlaczego tak się dzieje i co zrobić, żeby było inaczej. Bo jak my teraz sobie rozmawiamy, to zastanawiamy się, co zrobić może za rok albo za trzy lata, ale to jak nasz sektor i Polska będzie wyglądała za 20 lat, zależy również od tego, co teraz sobie wymyślimy. I to jest taki chyba projekt, bardzo trudny pewnie w realizacji, ale wartościowy w perspektywie kolejnych dekad. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Panie profesorze? Tak, bardzo się cieszę, że pan nawiązał do parytetu. Akurat tak się składa, że Centrum Technologii Wodorowych, tym centrum rządzi kobieta, pani profesor Kruczek-Pawlak. Ja jestem jej zastępcą, no bo jesteśmy profesorami na uczelni, więc to naturalne. Natomiast poza nią jeszcze trzy panie w skład Rady Naukowej wchodzą, liczącej w sumie 8 osób, także parytet jest zachowany. Natomiast co do podsumowania, to chcę nawiązać tutaj właśnie do tego centrum, które powstało u nas na uczelni. Jest to nowa jednostka, dopiero zaczynamy pracę, ale już mamy bardzo duży odzew właśnie z przemysłu, właśnie z centrów różnych innych. Właśnie już rozmawialiśmy z panem z Doliny Wodorowej, jeszcze parokrotnie na pewno będziemy się spotykać. W przyszłym tygodniu mamy spotkania już z KGHM-em, z Polską Grupą Gazowniczą też, także nabieramy wiatru w żagle. To dobrze, to bardzo miło słyszeć takie rzeczy. Panie Pawle, poprosimy pana o podsumowanie, refleksję. To, jeśli mogę przypuścić podsumowanie, to przyznam się, że nasi sąsiedzi mnie zainspirowali, nawiązując do pana dyrektora. PKN Orlen jest takim Robertem Lewandowskim polskiego przemysłu. Tak? To jest fantastyczny przykład tego, że można, że się da współpracować, że te inwestycje oparte o współpracę nauki i biznesu wychodzą. Takich przykładów jest trochę. Ja być może zostałem trochę wcześniej źle zrozumiany, albo źle się wyraziłem, czy nieprecyzyjnie. To nie jest tak, że tych możliwości współpracy nie ma, ale ona nie jest systemowa. To nie jest tak, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, a przede wszystkim sektor średnich przedsiębiorstw, tych, których jest w Polsce około 100 tysięcy, bo tam powiedzmy 70-80 tysięcy średnich przedsiębiorstw, to u nich pierwszą myślą z różnych względów ciągle nie jest szukanie pomysłów i współpracy na linii biznes i nauka. I naszym zadaniem i odpowiedzialnością powinno być to, żeby tworzyć takie impulsy do tego, żeby to właśnie był ten pierwszy wybór, żeby to było możliwe,
I tutaj tych głosów w dyskusji pojawiło się wiele, jak to można byłoby zrobić. I na pewno trzeba podążać tą drogą, która już jest od kilku ładnych ostatnich lat rozwijana. Wielu różnych systemowych ułatwień, takich ulg czy impulsów zachęcających do tego, żeby, tak mówił tu pan z sieci badawczej Łukasiewicza, tak, to nie jest przypadek, że to firmy w większości teraz wnioskują do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To nastąpiła pewna systemowa zmiana w tym zakresie i to jest właśnie przykład bardzo dobrego kierunku zmian. Tylko musimy się jeszcze wszyscy nauczyć, to też tutaj zgadzam się właśnie z moim przedmówcą z sieci badawczej Łukasiewicz, że my musimy nauczyć się jako społeczeństwo kalkulować ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego. Czyli sektor publiczny musi zaakceptować, że jeżeli dajemy 100 milionów złotych na badania i rozwój, to jakiś procent z tych środków, oczywiście oby jak najmniejszy, nie skończy się wdrożeniem, bo po prostu się z różnych względów nie uda. Ale uda się dla 20, 30, 40% i to zbuduje wartość dodaną, która i tak przewyższa tą kwotę zainwestowaną. Ale no, to jest ciągle wiele pracy przed nami. Bardzo dziękuję. Panie Arkadiuszu, panie dyrektorze, tutaj do pana. Co można, jak można zrobić jeszcze lepiej, żeby te innowacje w branży IT, żeby było ich dużo, żeby były skuteczne, żebyśmy mogli się nimi chwalić? Po pierwsze, należy właśnie chwalić się tym, co już zostało zrobione. To daje, poprzez przykład daje to rzeczywiście taką odwagę i też wskazówkę, z kim kontaktować się tak naprawdę, aby właśnie do takich aliansów dochodziło. I bardzo ważne są właśnie, bardzo ważne jest pokazywanie tych przykładów po to, żeby alianse zawierać. Uważam, że w tym momencie to jest sposób na zdobycie dobrych rozwiązań dla nas w Polsce, tak aby te rozwiązania mogły być przetestowane w naszym środowisku. Więc rzeczywiście dla ograniczenia ryzyka powinniśmy akceptować to ryzyko tak naprawdę, które związane jest z rozwojem nowych technologii, z rozwojem nowych rozwiązań, testowaniem, tak jak nas poprzedzający wynalazcy polscy ryzykowali często, czasami nieświadomie, ale jednak dochodziło w związku z czym do osiągnięcia efektu i takich spektakularnych rezultatów, więc musimy zaakceptować to ryzyko i to ryzyko poprzez testy można przeprowadzić. Ja chcę podać też taki przykład, dla mnie też istotny, gdzie ze startupami mamy współpracę w kilkunastu już projektach, myślę, że będzie do końca tego roku około 16-20, w ramach których właśnie tworzymy my środowisko do tego, żeby przetestować własne rozwiązania i to ryzyko przenieść. Czyli też uważam, że udostępnianie swojego środowiska dla testów jest bezwzględnie istotnym do tego, żeby można było właśnie przyspieszyć proces rozwojowy i właśnie w ramach akceleracji jest to i współpracy ze startupami jest to bardzo dobry sposób, także na akceptację ryzyka. Jeszcze, no oczywiście myślę, że to dofinansowanie jest bardzo istotne. Powinniśmy tutaj z agencjami rządowymi, z obszarami tak wspierającymi dofinansowanie, jednak prowadzić nieustający dialog w kierunku identyfikacji tych technologii najbardziej oczekiwanych biznesowo, tak aby właśnie to ograniczenie ryzyka było związane z niepowodzeniem. To takie wskazówki, które wynikają z ostatnich naszych działań. Myślę, że one są pozwalają na to, żeby nabrać odwagi we współpracy z przemysłem. Czyli po pierwsze, po obydwu stronach musi być wykonane działanie. Poprzez dobre przykłady można to działanie zainicjować, stwarzać środowisko do testowania tych rozwiązań na różnym etapie i akceptować ryzyko, o którym tutaj panowie mówili. Myślę, że to będzie bardzo dużo, aby rzeczywiście znalazły się środki i aby znaleźli się partnerzy do współpracy i takich właśnie aliansów, o których też powiedziałem. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za ten głos, za tę wypowiedź. Panie Szymonie, podsumowując, już czas nas goni. Dużo zostało już dzisiaj powiedziane tutaj, między innymi o mitygacji ryzyk, które są związane z tymi, z projektami innowacyjnymi oraz tym nastawienie się na to, że projekty mogą
okazać się porażką, tak? I przyjęcie tego, że projekty ostatecznie nie muszą zawsze kończyć się sukcesem. I tutaj przyznaję jak najbardziej rację co do tego. Nawiązuję jeszcze tutaj do mitygacji ryzyk, które są niezwykle istotne przy projektach innowacyjnych. Ale wydaje mi się, że są tutaj dwa aspekty, które warto, żebyśmy tutaj w ramach nawet tego podsumowania podkreślili. Pierwszym jest to, że jednak pracujemy cały czas na potrzebach. Im więcej potrzeb będziemy znali, im lepiej będziemy się komunikować, tym lepiej będziemy mogli odpowiadać na to, co jest na dzisiaj potrzebne. Pokaż mi, co potrzebujesz, a ja znajdę ci kilka rozwiązań co do tego, w jaki sposób to osiągnąć ten wynik, jaki chcesz osiągnąć. Tak? To jest jeden z takich aspektów. Po to są pewne platformy komunikacji, po to są akceleracje startupów, po to jest cała budowa ekosystemów innowacji, żeby pokazywać te potrzeby i ostatecznie, żeby nauka czy też startupy mogły na nie odpowiadać. Ja mam doświadczenie też z projektu GovTech Polska, gdzie pokazywaliśmy potrzeby sektora administracji publicznej i spółek Skarbu Państwa i dawaliśmy polskim software house'om i branży IT, które jest bardzo mocnym w Polsce sektorem, pokazywaliśmy te potrzeby i prosiliśmy ich, żeby mogli na to odpowiedzieć. Odzew był piorunujący i świetny z tej strony. Kolejną kwestią, tylko dokończę. Szanowni Państwo, od 20 lat, odkąd jesteśmy w systemie edukacji, wbijają nam do głowy, że najważniejsza jest komunikacja. Trzeba się komunikować na wszelkie sposoby, usprawniać tą komunikację i tak dalej. Dzisiaj to, co tutaj słyszymy, w większości przypadków dotyczy problemy i te ryzyka dotyczą kwestii komunikacji. Jak komunikować się powinna nauka z biznesem, tak żeby działać tutaj efektywniej, żeby to przełożyć te cele inwestorskie, które mają inwestorzy w dużych spółkach, czy też akcjonariusze poszczególnych dużych spółek. Przykładem takim może być, tutaj sobie wymieniłem dzisiaj, wypisałem sobie jeden... Panie Szymonie, bo już nas czas nagli. Już kończę, panu Michałowi już kończę. Tutaj. Szanowni Państwo, taka spółka jak Adnoc Drilling to jest spółka z branży Oil and Gas and Power, która zainwestowała w takie technologie jak real-time monitoring, czyli cały czas monitorowanie przepływów czy też prowadzenia odwiertów, predictive maintenance oraz worker training. Chwali się, że zaoszczędziła $2 miliardy na tym, że w takie kwestie IT zainwestowała. Szanowni Państwo, jeśli tak byśmy się komunikowali z inwestorami, pokaż mi swoje potrzeby, a ja Ci zaoszczędzę, pokażę Ci jak kwestiami IT jestem w stanie Ci zaoszczędzić na przykład $2 miliardy, no to Szanowni Państwo, kto by na to się nie zgodził? Panie Szymonie, bardzo dziękuję i już ostatnie słowo do Pana Michała. Panie Michale, bo już ja nas tylko, czas nagli. Tak, ja tylko jedno zdanie właściwie odwołujące do mojego przedmówcy, więc sieć badawcza Łukasiewicz stara się odpowiadać na te potrzeby komunikacyjne i mamy na przykład system wyzwań Łukasiewicza. Każda firma może zgłosić się z wyzwaniem, pokazać swój problem, a wtedy Instytuty Łukasiewicza działające w ramach sieci i nie tylko, starają się przedstawić projekty rozwiązań tych problemów. To jest bardzo szybki proces generalnie, który trwa bodajże 10 dni, więc w 10 dni każde wyzwanie tam rzucone znajduje odpowiedź w ramach sieci badawczej Łukasiewicz. Zachęcam, na stronie naszej Centrum Łukasiewicza jest możliwość nawiązania kontaktu i rzucenia nam takiego wyzwania. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na stoisko Instytutu Badań Edukacyjnych.